miasta. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jakie prawo oni złamali, że iście tutaj ale przeganiacie? My żadnego prawa, my prosiliśmy tego. Ale dlaczego? To... Dlatego. Dlatego, a to taki argument, dlatego. Dlatego, tak? Wie pan, ja to zgłoszę w odpowiednim osobom, także mam to nagrane. Pan nawet nie potrafi uargumentować dlaczego. No tam mądra przy mikrofonie. No Truskolaski powiedział. No tak, no. Truskolaski powiedział, no, że nie zabrał. Się nawet nie pokazał, no, z mordą. A co to przeszkadza? Oni przyszli tak samo jak a co za różnica, czy teraz 5 metrów tą, a w tą? No. Jak, jaka pana, pana nazwisko? To numer jest. Proszę powiedzieć pana nazwisko. Moje nazwisko Karpowicz. Tu jest numer. Ja stanę jakieś doczynienia, już prowadzimy jakieś 044. czynności. A co to ma wspólnego? Co to ma wspólnego? Czy pan za mną jakieś czynności prowadził? Czy pana na pana skargę złoży i tyle? O wiele lepiej niż było 2-3 lata temu, kiedy te po cywilnemu prowokowali. Spokojnie, prawda, ludzi. Za chwilę rozpocznie się uroczystość składania wieńców pod piątym podpomnikiem żołnierzom Armii Krajowej w Białymstoku. Tym symbolicznym aktem oddamy hołd tym, którzy polegli, oddając życie w imię wspólnego dobra dla niepodległego bytu ojczyzny. Na zakończenie ceremoniału składania wieńców zostanie odegrany utwór Śpij kolego. Zapraszam wszystkie delegacje do podejścia do wieńców. Wieniec od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku oraz delegacja, którą przewodniczy pan prezes Czesław Chociej. Przedstawicieli organizacji społeczno-politycznych. Zmieszczają zamiast przedstawiciela Związków Jusłów oddział Białymstok. Widzieliśmy jakąś dziwną reakcję tutaj policji, która was wyprosiła, natomiast później nie wyczytano waszej organizacji. Co się stało? Podeszli na początku do nas panowie ze Straży Miejskiej, następnie z policji i bez żadnej podstawy prawnej kazali nam jakby zwinąć własne sztandary, na które na to prośbę oczywiście sprzeciwiliśmy się, stwierdziliśmy, że nie ma takiej potrzeby, abyśmy usunęli te sztandary. Natomiast później zagrożono, że jeżeli nie złożymy tych naszych flag z falangą, to uroczystości zostaną przerwane. Wszystko to działo się na polecenie prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego i podejrzewam też posła Platformy Obywatelskiej, pana Tyszkiewicza. Dlaczego waszej nazwy nie wyczytano właśnie z listy, kiedy więcej składaliście? No to właśnie jest właśnie pokłosie tej całej sytuacji. Są pewne środowiska, które mówią bardzo dużo o wolności słowa i wypowiedzi, ale gdy jest jakby ten nadchodzi test, okazuje się, że jednak to tylko czyste slogany i trzcza gadanina. Okej, dziękuję za rozmowę.